kanał lewy. Kanał prawy. Dobry wieczór. Good afternoon. Conan Banwa. Witam Was, Radio Riviera z Warszawy. Redakcja podprogramów uświadamiających. Dzień dobry, drogie dziewczęta i chłopczęta. Jak zwykle o tej porze wita Was Wiesiot. Tak, tak, znowu Radio Riviera. Skąd wzięła się ta nazwa radia? No, kiedyś tutaj u nas w radio mieliśmy taką koleżankę, nazywała się Wiera. Ona zawsze robiła co innego niż koledzy radiowcy, no co wcale nie dziwne, bo była dziewczyną. No. I stąd się wzięła taka nazwa, tak, Radio Riviera. Tak, kochani, ale co ja tu miałem Wam powiedzieć? Ano, radia dzielimy na takie typy jak radioodbiornik, radiostacja, radionaprawa, radiolokacja, radionawigacja, radiotelewizja, radiologia, radioastronautyka, radiofizyka, radiofonia, radiotelegrafia, radioamator, radiomagnetofon, radioskór, radiowóz. Tak. Typowym podtypem typu radiowóz jest radiotaksi. Może teraz coś o pochodzeniu wyrazu samego radio. Bo przecież powstanie radia już przewidział nawet sam Dostojewski w swojej powieści takiej Upadek i kara. Nie, zbrodnia i kara, tak. I on tam przecież miał głównego bohatera, który się nazywał Radion Raskolnikow. Radio po angielsku radio, po czesku rozkaz, po niemiecku radio szyrunkfu. Po rosyjsku radio, po francusku radio, po chińsku ancio, po hindusku rancio, po japońsku sanyo, po zairsku dżengą, a po swahili palcio. Jak widać, w każdym języku obcym wyraz ten brzmi podobnie. I jest to jeden z nielicznych wyrazów, które rozumiemy w każdym języku. No co jest wynikiem tego, że radio jest wyrazem rdzennie polskim. Nie wiem, czy wiecie, ale ojcem radia był przecież Edison, a matką, jak podają niektóre źródła, Pawłow. No. Sam fakt wynalezienia radio miał przecież miejsce w Radomiu, no, w podrzędnym hotelu, gdzie się spotkał Einstein, Edison, z Pawłowem. No i na cześć tego Radomia ochrzcili radio imieniem Radmor. Radio. Tak. Wiecie, bo kochani, oni nie wymawiali tego wyrazu, tego Radomia jak Radom, tylko wymawiali tak jakoś tym radium, tak, wiecie, no to zagraniczni tacy. I przy okazji wtedy Edison wynalazł żarówkę, bo to wiecie, skalę podświetlać świeczką to strasznie niewygodnie, no strasznie. No i zaraz po tym wydarzeniu powstało wiele wrogich nam radiostacji. I tak do dzisiaj działają te wrogie radiostacje, no Zumbeispiel, tak to znaczy BBC, to jest skrót od Brigitte Bardot Cardinale, Głos Ameryki, Wolna Europa, Kaszubische Allgemeine Zeitung, Tirana, Radio Moskwa, Radio Solidarność. Chyba się zapędziłem.
To przypomnijmy te wrogie radiostacje jeszcze raz, a więc BBC, Głos Ameryki, Radio Wolna Europa, Kaszubische Allgemeine Zeitung, Radio Tirana, Radio Most, no i jeszcze jakieś tam radia są takie. Radio znalazło wiele zastosowań. Na sam przykład, na przykład w fizyce istnieją takie radiony na określenie tam kąta. Stan euforii na przykład w języku polskim określa się słowem radiość. Tak. No, jak wszyscy wiemy, radio bywa także instytucją i należy do środków tak zwanego masowego zakazu, bo to nie każdy może tam robić audycję. I wiecie, i tu, kochani, my, to znaczy radio i wiera, jesteśmy inni. Tu każdy może przyjść i zrobić audycję. A jak? A co? Niech se robi, i tak nikt nie słucha, i tak, no. A ponieważ nikt nie słucha, to tu można takie różne audycje, takie o, nawet polityczne, można poprzeklinać te. A jak, a co, kurwa, ja se tu teraz poklnę, co? A właśnie, że se poklnę. Bezczelna redakcja pod program uświadamiając, zapamiętajcie ten sygnał. Zespół był na tournée w Polsce, 2 dni, w Pipidówku. Doskonale się nauczył języka polskiego, prawda? Tak, tak. W takim razie może przedstawcie się, potem 5 wstań, proszę. Ja, mój kolega. Proszę. No, mój kolega. I pies. Mamy jednego psa, ale wszyscy potrafimy się nim posługiwać. Tak. A pozwólcie, że zapytam, skąd się wzięła taka niepokojąca nazwa w końcu? No, nasza nazwa Śmierć w rozkroku, to ona powstała w wyniku naszych długich rozmyślań, studiów, godzin spędzonych sam na sam na seansach spirytualistycznych z naszym prorokiem, największym z wielkich muzyków, z Bruce'em Lee. Tak, bo... Widzisz, no, jesteśmy wyznawcami bruslizmu. Sekta przez nas założona powstała w 3 dni po śmierci Bruce'a Lee. Bruce Lee nie żyje. O tak. Nie żyje. Śmierć zastała go w rozkroku. Bruce Lee nie żyje. Ale póki my żyjemy... Tak, rozumiem was. Ale może byście tak zaprezentowali coś z waszego repertuaru muzycznego? No to my chcielibyśmy zagrać może epitafium na Bruce'a Lee. To tak jak on umarł, tam, jak tam on umarł w rozkroku, to my to postanowiliśmy zrobić. Proszę. No to spróbujemy coś zagrać. No. Thank you.
niestety nie rozpoznaję. To są staroindyjskie instrumenty. Staroindyjskie. Mój instrument to jest właśnie, on składa się z takiego grubego, szerokiego gryfu. To jest wypełniony powietrzem gryf. Tak, i rozumiem. Tutaj ta mała deseczka taka, tak. To jest... ja nie znajduję tego słowa. Do mięsa krojenia. Tak, tak, ale to jest ze specjalnego drzewa bambusowego. Tak. Ona po prostu jest złożona z takich bambusów, które są okręcone wokół siebie i w momencie, gdy ja uderzam w ten bambus, on wydaje taki elektroniczny dźwięk, bo to są bambusy z Hongkongu i one są wyposażone w takie przetworniki, jak to się u was nazywa, akustyczne czy coś takiego. Tak, przetworniki. Tak. I my właśnie, a kolega właśnie, Niusiek, ma to jest... To takie moje polskie takie. To on kupił w Polsce właśnie tutaj. To były takie, tam zaraz, na takiej ulicy tutaj niedaleko w Warszawie kupił taką gitarę. Niektórzy mówią na nią skrzywcówka, szewcówka, coś takiego. Bo ona ma takie dziury po bokach takie. I my tak właśnie gramy. A w ogóle to jesteśmy wyznawcami bruslizmu i gdyby nie to, że gramy muzykę bruslizm, to byśmy byli skończeni. Tak. No właśnie, prawda. W Polsce szeroko rozwinęła się muzyka młodej generacji. Co sądzicie o polskich zespołach, których uważa się za najlepsze w końcu? W Polsce nie ma dobrych zespołów. Nie wiem, my jesteśmy najlepsi. Bo nasza muzyka, ja nie wiem, czy wy to potraficie rozumieć tutaj w Polsce, ale nasza muzyka to nie jest pogoń za szmalem, za sławą. Nasza muzyka nie jest celem otumanienia, zgwałcenia młodych, nieopierzonych, zdezorientowanych młodych baranków biegnących na koncerty wyłysianych hochsztaplerów. No, irytujących takich, imitujących idoli młodzieży, tak, starych, no, w gruncie rzeczy starych wyjadaczy, propagandowych falangistów. No. My gramy muzykę autentyczną, tak, muzykę naszej wiary, naszego powołania. My nie chcemy rozgłosu, chcemy tylko pomóc tym nielicznym, no, którzy potrzebują naszej pomocy. No. Tak. Tak, ja nie wiem, ty może tego nie zrozumiesz, ale mnie zupełnie mnie to nie obchodzi, wiesz, co sobie o mnie myślą inni, rozumiesz? Co tam się dzieje, że tam polityka jakaś, ja jestem nieobecny, rozumiesz? Mnie po prostu nie ma. Ja żyję w swoim takim, może nie tyle wyimaginowanym, ile w moim świecie, w świecie, którego wy nigdy nie potraficie zaznać, jeżeli ja wam tego nie pomogę. Nie pomogę wam. Rozumiem. Bo ja coś ci powiem, nasza twórczość to jest taka, to co było przedtem, to naprawdę jest wszystko okej. I to co my robimy, to jest nasza taka twórcza progresja, wiesz? Gdyby... Twórcza, tak, to jest najważniejsze. Tak, progresja. Ja znam to słowo, bo u nas często się pojawia w Indiach, bo mamy przyjaciół i tam jest progres 1, progres 2 były takie etapy, wiesz, twórczości. Saluto, tak. Saluto. To tutaj i Polacy też tak mówią. No. Ale wiesz... Nie, ja a propos tak, my w ogóle nie pijemy wódki. No. I wiesz, i coś co nas zbulwersowało tutaj. Byliśmy w kilku pomieszczeniach polskich zespołów. Odwiedzaliśmy, no, prawda, Republika. Strasznie, no. Ja już, to jest, wiesz, tam są tak, butelki i takie puste dziewczyny. Wiesz, to jest w ogóle... Straszne, wiesz, bo one u nas to są po prostu nazywane... Tak, my rozumiemy sytuację w naszym kraju. Naprawdę, zdajemy sobie sprawę, no niewiele możemy na to poradzić. Słuchajcie, może ja mam jeszcze taką sprawę. Ostatnio w Polsce, właśnie na fali śmierci Bruce'a Lee, powstało wiele podobnych waszym nurtów w muzyce. Co sądzicie o tych niektórych wyznawcach?
takiego polskiego bruslizmu. No tak, my słyszeliśmy parę utworów. No, na przykład Luz Brus, tam taki, albo Brus Chorego. Ale to jest wszystko, wiesz, to ja nie wiem, czy ty potrafisz to zrozumieć, ale to są wszystko utwory robione, utwory, jeżeli to można tak nazwać w ogóle, utwory. To jest robione pod publiczkę w najgorszym znaczeniu tego słowa. To są łopociny, no luz, brus, brus chorego, no przecież nie można tak gry degradować naszego mistrza. A nie wiem, czy słyszałeś może w ogóle już taką zupełnie banalną, głupią, bezdenną piosenkę, taki, ja nie wiem, pseudonim, zaś Franek Kimono. I śpiewa, tak, że King, jest u nas bardzo popularny. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja nie wiem, jak tak w ogóle można było dopuścić do tego, żeby to poszło na antenę. Tak. Ja nie wiem, czy ty sobie wyobrażasz, jakie to spustoszenie robi w naszych szeregach. Tak. Przecież my nie możemy się od tego... No ja nie wiem, ale wiesz, ja jak słyszę tą piosenkę, to nie dość, że mi się chce żygać, jak to się mówi tutaj, ale w ogóle mnie coś... No, takie prądy, fluidy przechodzą, wiesz, i mi przez ręce tak przeciekają i wszystko mi cieknie przez ręce, rozumiesz? Czego nie dotknę stołu, on mi cieknie. Dotknę podłogi, przebijam się na drugą stronę. To jest naprawdę nie do wyobrażenia tutaj. No w ogóle co to jest? No, są jakieś takie imprezy u was, Rawa, Brus. Jakieś brus jesienią, nie można na to pozwalać, bo my naprawdę możemy to wszystko rozwalić. Faktami, tak. Czy nie uważacie, że najlepszą metodą walki z tego typu przejawami, prawda, no, tutaj, prawda, braku kultury absolutnie, bruslizmu, jest walka muzyką i piosenką? Tak. No my wychodzimy z tego założenia, bo sami... Doprawdy, tak myślałem. No bo widzisz, no, nam nasz malu nie zależy. My gramy dlatego, żeby kilku ludzi zrozumiało, że Bruce Lee to nie jest wytwór chorej fantazji paranoika robiącego filmy, który zrobił to po to, żeby miliony dolarów płynęły do kogoś kiesy. Po prostu ten człowiek istniał naprawdę. I on wierzył w to, co robi. I my też wierzymy w niego. Tak. Wierzymy, tak, w Bruce Lee. Zaśpiewajcie nam coś. No, tam. Zaśpiewamy tą piosenkę właśnie o nim. Julek Reggae Bruce. Miasteczka Julka wyludniają się. To właśnie Julek wraca z treningu.
sobie podśpiewuję. A ja chciałbym być polskim bluesem. I ja chciałbym być polskim bluesem. I ja chciałbym być polskim. Uwaga, kolejny element naszego treningu. Uwaga, wciągamy oko jak najgłębiej w oczodu, a następnie z rozmachem rzucamy nim w stronę najbliżej siedzącej. Następnie zwijamy język w trąbkę i wyprowadzamy go techniką Fabia. A wracając do naszego Julka, to Julek przefarbował sobie włosy na czarno. Codziennie na śniadanie smaruje je masłem, a jak? Skosił sobie oczy, a jak? I teraz Julkowi ulegają wszystkie dziewczęta, a jak? Jedna, co mu nie uległa, to teraz leży i żałuje. A ja chciałabym z polskim bluesem Łaść! Julek chce wystąpić w filmie, a jak? Wymyślił już nawet tytuł. Smok smokowi nie nad smoka. I dlatego Julek uczy się języka angielskiego, dzięki czemu może śpiewać po angielsku. I would like to be polskim bluesem. Like to be polskim Bruce'em Lee. I would like to be polskim Bruce'em Lee. I would like to be polskim Bruce'em Lee. Yes! Uwaga, drodzy państwo, kolejny najważniejszy element naszego treningu. Okrzyk kiaj. Uwaga, na 3-4 wszyscy krzyczymy to, co ja przelideruję. K jak Karol, I jak Ignac, A jak Adam i J jak Julek. Uwaga, drodzy państwo, na 3-4 krzyczymy kiaj. Uwaga, 3-4 kiaj! No świetnie, cudownie, o to chodzi, drodzy państwo. Tak, a wracając do naszego Julka. Julek wczoraj wieczorem, wracając z treningu, spotkał aż 3 podejrzanych gości. Od razu przed oczyma stanęła mu scena walki w Rusali z 2356 uzbrojonymi po zęby napastnikami. Julek pomyślał sobie: a ja chciałbym być polskim Bruce'em Lee. Ja chciałbym być polskim Bruce'em Lee. Ja chciałbym. Naszego Julka możecie państwo odwiedzać w szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale chirurgicznym. Złamana noga, pęknięty kręgosłup i wstrząs mózgu. To jeszcze nie wszystko. Julka czeka jeszcze kolegium za próbę pobicia patrolu Milicji Obywatelskiej. Choćbyś nawet był polskim Bruce'em Lee. 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 Uwaga, drodzy państwo, łączymy wszystkie elementy nauczone na dzisiejszym treningu. A więc uwaga, kopiemy ręką i nogą, rzucamy okiem na głośnik i krzyczymy.
tysiąc jaj puszczamy pawia. Gwarantuję, że przed taką samoobroną nic się nie obroni. Przyjemnej zabawy. Tak, to było wspaniałe. Ja jednak wierzę, że Julek zostanie polskim Rosendi. Jak wy uważacie? No my czekamy na to, żeby Julek wyszedł już. Wyszedł już. Tak. Bo chodzi nam o to, żeby rzeczywiście, no, Bruce Lee był cudownym człowiekiem, ale musimy zrozumieć także specyfikę polskiego narodu. Ona potrzebuje własnych bohaterów. Tak, tak. I gdyby nie to, że Julek zaczął to robić, tak jak robi, no, co prawda natknął się raz na patrol, ale mimo wszystko wierzymy w niego, bo takich jak Julków, takich Julków jak nasz Julek jest naprawdę bardzo dużo potrzebne narodowi polskiemu, bo my wiemy o tym, bo u nas radio, telewizja pokazują nam w dziennikach, co się u was dzieje i naprawdę takich kilku Bruce'ów Lee w ZOMO potrafiłoby to rozwalić wszystko. Tak, tak, rozumiem was. Zatem od jutra odwiedzamy Julka w szpitalu. Wszelkie informacje w Radio Riviera. Dobry wieczór Państwu. Dziś chciałbym przedstawić zarys matematycznej teorii spożycia. Wykład pierwszy, szczególna teoria spożycia. Wstęp. Jak wielu osobom wiadomo, przez ostatni rok akademicki były prowadzone przeze mnie i moich kolegów intensywne eksperymenty socjologiczno-matematyczne, mające na celu całościowe i w miarę ogólne ujęcie zjawiska spożycia. W wyniku tych badań, które nawiasem mówiąc spowodowały pewne perturbacje w naszym życiu, udało się naszemu zespołowi sformułować podstawowe pojęcia, wielkości i definicje opisujące ilościowo i jakościowo zjawisko spożycia. W miarę jednoznaczny i uniwersalny opis procesu narzucał nam konieczność doboru właściwej metody pracy. I tu tradycyjny, niejako naturalny podział specjalizacji na cztery grupy: materiałową, elementową, układową i systemową, umożliwił prawidłową klasyfikację zagadnienia na logicznie spójne jednostki tematyczne. Choć praca jako całość wydaje się eksponować jedynie podstawowe parametry i formuły, o tyle ścisły matematyczny zapis procesu bezwzględnie ułatwi dalszą, dokładniejszą analizę opartą choćby o metody próbkowania stochastycznego. Ponadto, biorąc pod uwagę głęboki związek naszych badań z życiem codziennym oraz wysoką użyteczność społeczną eksperymentu, publikujemy je, mimo pewnego niedopracowania wyników dostatecznych. Warto podkreślić, że unikano w niniejszej pracy tematów szybko dezaktualizujących się, stąd każde zagadnienie przedstawiono z zachowaniem odpowiedniego stopnia ogólności rozważań. Miłym obowiązkiem autora jest podziękowanie profesorowi doktorowi habilitowanemu Spitemu za wskazówki przekazywane w bardzo wnikliwej opinii do pierwszego wydania. Bezcenne przy opracowaniu wniosków były uwagi i sugestie docenta doktora inżyniera Zachlanego. Autor wyraża ponadto wdzięczność wszystkim członkom zespołu doktora Pijanego, którzy przyczynili się do powstania tej analizy. Przechodzę zatem do zagadnień merytorycznych. Otóż pojęcie wypitki wydaje się być kluczowym w zrozumieniu całości problemu. Stąd definicja pierwsza. Wypitką nazywamy fakt podstawienia zawartości butelki do organizmu. Wypitka jest jednym z etapów procesu spożycia. Rozróżniamy wypitki typu woda, wino, piwo i wypitki hybrydowe. Definicja druga. Pochodną wypitki jest ilość alkoholu pochodząca ze sprzedaży butelek po wypitce. Definicja trzecia. Impreza równa jest sumie od i równej 1 do n z wypitki z indeksem i. Z definicji czwartej wynika, że impreza jest nietrywialna, gdy jej druga pochodna jest niezerowa.
dyskusja. Zwróćmy uwagę na ostatnią definicję o imprezie nietrywialnej. Druga pochodna imprezy jest niezerowa wtedy i tylko wtedy, gdy sprzedawszy butelki po wypitce pierwszej, kupujemy alkohol i ponownie sprzedając butelki po tej drugiej wypitce, uzyskamy ilość pieniędzy dostateczną na zakup trzeciej porcji alkoholu. Jak wynika z obliczeń teoretycznych, na wypitkę nietrywialną klasy WUDA dla pochodnych tego samego rodzaju potrzebne są warunki początkowe w ilości 2 714 705 zł, to znaczy 4866 butelek alkoholu systemu Wistula. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, to jest braku dotacji pieniężnych głównie, sprawdzanie w praktyce obliczeń teoretycznych okazało się niemożliwe. Przejdźmy zatem do innego zagadnienia. Definicja piąta. Ciąg spożywczy jest ciągiem geometrycznym, zbieżnym do zera, zejścia lub marskości wątroby. Najczęściej jednak osiąga on granicę skończoną, definiowaną jako kac. Uwaga! Parametr meta określa początek ciągu spożywczego, a nie jak mogłoby się wydawać jego koniec. Nie, nie, w żadnym wypadku. Dalej. Twierdzenie Piotrowskiego Furdali o granicy o granicy skończonej ciągu spożywczego. Bez żadnego góreczka. Tego, ja tak, bez zakuszań. Aby kac był granicą ciągu spożywczego, musi być spełniony najmniej jeden z dwóch warunków. Po pierwsze, suma ilości wypitego alkoholu osiąga kres górny dyktowany wytrzymałością organizmu. Po drugie, suma posiadanych pieniędzy osiąga kres dolny, który wyznacza dno kieszeni delikwenta i ilość jego dobrze sytuowanych kolegów. W rozważaniach pominęliśmy przypadki przerwania ciągu z przyczyn obiektywnych, np. 48 godzin pobyt w Urzędzie Spraw Wewnętrznych lub tzw. żłobku. Przechodzę do definicji szóstej. Uwaga! Szereg Fokiera równy jest definicji sigma od k równe 1 do nieskończoności z wyrazu m z indeksem k, gdzie mk wyraz stały, na przykład 50, 100 lub 200 gram, inaczej pojemność kieliszka. K to ilość opróżnionych kieliszków zależna od ilości pieniędzy, czasu i odporności organizmu. K zwykle dąży do nieskończoności, ale osiąga kres górny n, określany przez wymienione czynniki. Mówimy wtedy o tak zwanej sumie Fokiera. Suma Fokiera jest równa sigma od n równego 1 do n duże z mn, co interpretujemy jako miarę jednorazowego spożycia. I dalej. Moi koledzy fizycy, ze względu na niewielkie zaawansowanie ich prac, prosili mnie o włączenie do wykładów wzmianki o pewnych ciekawych zjawiskach fizycznych towarzyszących spożyciu, a zwłaszcza ciągowi i szeregowi spożywczemu oraz ich granicy, to jest kacowi. Kac jest, jak do tej pory, wielkością bliżej niezokreśloną matematycznie, choć często podaje się w różnych analizach jego wpływ na zjawiska fizyczne zachodzące we wszechświecie. Najważniejszym z nich jest nieciągłość czasoprzestrzeni. Zauważył ją zapewne każdy z bardziej zaawansowanych spożywców, gdy z pewnym zaskoczeniem konstatował, że zamiast soboty jest poniedziałek, lub stwierdzał, że znajduje się w miejscu mocno oddalonym od poprzedniego wspomnienia. Rozgwinta. Jednym z funkcjonalnie alternatywnych podsystemów nieciągłości czasoprzestrzennej jest zakrzywienie przestrzeni, jak na przykład w czarnych dziurach, i lokalne zaburzenia pola grawitacyjnego
przy stężeniu alkoholu we krwi delikwenta no powyżej 1 promila. Ponadto dla w przybliżeniu nieskończonych ciągów spożywczych zachodzi interferencja fal elektromagnetycznych. Subiektywnie delirium tremens lub też tak zwane białe myszki. Stąd też wynika konieczność modelowania dowolnych zjawisk fizycznych nie w oparciu o uproszczoną przestrzeń pseudorymanowską, lecz uwzględniając hiperspirytusową geometrię meliniarza moczy mordy. Na tym kończę dzisiejszy wykład, gdyż reszta obserwacji nie stanowi jeszcze systemu funkcjonalnie pełnego i wymaga dopracowania. Ten dowód, że jest to system minimalnofazowy, pozostawiam indywidualnemu słuchaczowi. Prace, dodam, recenzowali Jerzy Nalewka, Anna Czysta, Władysław Bełt, Jan Piwko, Zygmunt Browarek i Tadeusz Bimbel. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do widzenia. Poradnik dla młodych poetów. Żyjemy w kraju, w którym co drugi obywatel pisze wiersze. Są jednak młodzi poeci, nieśmiali, którzy z rzadka pobrzękują lutnią. Nie bardzo wiedzą, jak się piąć na Parnas. Ci zaś, którzy są już na Parnasie, nie spieszą się z udzielaniem dobrej rady. Z myślą więc o tych nielicznych poetach, którzy jeszcze nie wydali debiutanckiego zbioru wierszy i nie otrzymali żadnej nagrody, to znaczy nie są laureatami zielonego storczyka, pełgającej lampki, gasnącej świeczki, opończy i kija, dorodnego lata poetów, dorodnej zimy poetyckiej, turnieju połowy wiersza, nagrody interpunkcji i tak dalej, i tak dalej. Otóż, z myślą o tych młodych przedstawimy pierwszy poradnik. Opierając się na zawartych w nim radach, żaden już poeta nie pozostanie bez lauru, bez tomiku, bez zakwalifikowania, słowem bez sławy, która muska swymi promieniami co drugiego obywatela. Oto vademecum. Aby zostać uznanym, sławnym i nagrodzonym, należy napisać przynajmniej jeden wiersz w stylu uznanym przez krytyków za właściwy. Jest 5 takich uznanych rodzajów. Pierwszy – na wyliczankę. Drugi – na głębię. Trzeci – na niezrozumiałość. Czwarty – na siekaninkę. I piąty – na folklor. Jeśli poeta chce napisać wiersz na wyliczankę, wypisuje sobie na kartce papieru dowolne określenia z historii, z mitologii, z geometrii, z pomologii, z psychopatologii, ze stomatologii, z antropologii, słowem co mu ślina na język, na papier przyniesie. Następnie porządkuje je jak najbardziej odlegle od siebie, żeby na przykład Wenus nie znalazła się zbyt blisko Prometeusza, albo siekacz języka. I wtedy powstanie utwór w rodzaju pożądanym, który opatruje się zgoła oderwanym tytułem. Oto wzór. Pępek Laertesa. Owoc wiszący na trawie w Poczdamie, koń kulawy na drodze do Wulki, Zeus miotający piorunem na Cheopsa, szczerzuja szczerząca zęby wypukłe, suknia królewska, jabłko Adama, kolorowa kopuła baldachimu Piotrowego, Ave, 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 Campanulla, Campanilla, Camposanto, droga pokryta azbestem rozpaczy, rododendro na wierzchołku koziej turni i przepaść samotnej sukni. Błogosławiona bądź, Ewo,
bezrękich miotaczy. Inaczej postępuje poeta pragnący napisać utwór na głębię. Trzeba zgromadzić dużo określeń, mało znanych, mało używanych, zestawić trochę pojęć oderwanych, dodać coś z Norwida, bo to modne. Jednym słowem stworzyć mieszankę, mającą wygląd czegoś bardzo mądrego, głęboko przeżytego, dogłębnie przemyślanego. Oto proponowany wzór. Myśl wsteczna. Późny wnuku. Na Heglu jedziesz, ręce złożywszy na, a tu się pali step heraklitowy. Czarne jądro zadumy nad strefą istnienia, by otworzyć oczy, zamilknąć na pieńku, a w poprzek stojące zastępy pochwalić słowem jasności wymiennej. Kruszynę chleba, oddech nieba, aglomeracja ekwipunku złów, intensyfikowanych pośrodku bezmiaru, na darmo, na stracenie. Pisanie na głębię potrąca o następny wzorzec, mianowicie pisania na niezrozumiałość. Ten trzeci jednak system jest bardziej skomplikowany i wymaga dużego wysiłku. Chodzi bowiem o to, żeby żadne ze słów użytych w utworze nie miało tego znaczenia, jakie ma normalnie. I by zestawienia tych wyrazów również nie miały żadnego odpowiednika w jakimś normalnie użytym zestawie. Tak by to mniej więcej wyglądało. Funis culum. Aorta szła z zorzą uciekającego wodosytu. Turkot oczu słyszało tętno trawy. Pomknij latawcze, świdrujący w wierzby, kobyło grzechu pierworodnego. Uchem widzisz zgłoski potępienia. Zawrotem pychy jemy płyn szeptu. Przetacza się, przetacza, przeinacza. Kołdra rozlewu, pierzyna piwnicy. Od atramentu źródła, od niczyjej kadzielnicy zbrodni. Stosunkowo najprostszy jest sposób na siekaninę. Bierze się różne słowa i ich zestawienia, rozrywa się je, przekłada dowolnie. Można zastosować tu znany system w kapeluszu. To znaczy powypisywać różne słowa na oddzielnych karteczkach i wrzucić je do kapelusza. Trochę podrzucać i kolejno na chybił trafił wybierać i składać. Wtedy powstanie wiersz mniej więcej tak wyglądający. Albo apokry. I szłem ogro, ścieżka prowa na przewyszła powo. Powoli, ale powo. Powozem, ale powo. Powojem rosnąć na wyraz, poro konwa zapachnia doko. Wieczo, po podwie, a przed kola, oczywiście kolacją, ale kola, kolanem go, w podbrzu. Pogodny i pełen wydźwięku jest sposób na folklor. Nie chodzi tu bynajmniej o to, by coś w takim utworze trzymało się kup. Nie, nie, czyli sensu, nie, nie. Ani też poeta, tworzący taki wiersz, wcale nie musi znać się na folklorze, mieć jakieś zielone pojęcie o tym, jak mówią na Kurpiach na przykład, czy w Sieradzu. Chodzi tylko o to, by stworzyć wrażenie, że się pisze pod ludowość, pod zabawę wiejską, pod stare obyczaje żniwny. Wygląda wiersz pisany folklorystycznie. Ojdadira harmonijko. Hulajże w rozgwarze starej jątku, harcowniku borowej dziewczyny. Ej, nie siedźże w kątku na początku, idźże w boru nadybać maliny. Dojdzie zorza do wrota, do morza, na zielonym do asenterunku. A tu tańczą juchasi sprzed Boża, bez frasunku leją w konwie trunku. Bez frasunku, bez uciechy z wina, a przyczyna w kulawym atławcu, bo to stary dziobas, poczciwina, w obertasy melinuje w tańcu hej. Opierając się na tych pięciu przykładach, wszyscy dotąd niedostrzeżeni i nieuwieńczeni żadnym z licznych laurów poeci na pewno osiągną w krótkim czasie upragnione wyniki. A nasza literatura wzbogaci się o nowy zastęp obiecujących i ambitnych, niezwykle oryginalnych twórców.